jest bardzo trudne pytanie. Być seniorem, kiedy kończy się już jakiś okres życia, człowiek przychodzi zupełnie w inny świat. No nigdy nie przypuszczałam, że tyle lat będę żyła, ale to wszyscy mówią tak, więc... Do tej pory tak bardzo tego nie odczuwałam, ale od jakiegoś roku niestety bardzo mi starość dokucza. Bycie seniorem to jest staranie się o to, by mimo wieku przekazywać pewne wartości młodszemu pokoleniu. Każdy z nas będzie seniorem. W Polsce potrzebna jest nowa polityka senioralna. Potrzebne jest nowe spojrzenie. Seniorami w Polsce musimy się po prostu zaopiekować. Musimy wypracować nowe rozwiązania. Całościowo spojrzeć na ludzi, na ich potrzeby. Co można ulepszyć? Przede wszystkim dla mnie mało dostępni są lekarze. Osoby starsze niestety muszą coraz częściej korzystać z opieki lekarzy i specjalistów przede wszystkim. I tu jest bardzo jednak utrudniony dostęp. Ta współpraca z opiekunami różnie układa się. Opiekunowie czasami nadużywają swoich uprawnień. Można byłoby tylko adresować do innych domów opieki, do tak zwanych DPS-ów, by nie były one tylko przechowalnią, ale żeby podopieczni byli traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo. To jest ważne dla seniorów. Stworzymy nowe standardy opieki senioralnej. Standardy te przekażemy samorządom po to, aby w całej Polsce i jak najlepiej zaopiekować się seniorami. Chcemy uczyć geriatrii wszystkich w systemie, szkolić lekarzy, opiekunów, rodziny. Powołaliśmy Centrum Kształcenia Interdyscyplinarnego. Z naszą wiedzą wyjdziemy naprzeciw samorządom. Jesteśmy po to, aby pomóc seniorom w Polsce. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Jesteśmy oddani pasji i ambitni w działaniu. Pomagamy zaopiekować się ludźmi.